Właśnie zekranizowano znaną historię życia Joy Adamson wśród lwów. Film został zgłoszony do nagrody. Travers i McKenna grali 4 lata wcześniej w filmie odnoszącym ogromny sukces w latach 60., a zatytułowanym Elza z afrykańskiego buszu. Film opowiadał prawdziwą historię osieroconej małej lwicy, którą wypuszczono na wolność i która przeżyła. Udział w filmie przeobraził aktorów w gorących propagatorów ochrony lwów. Byli nadal w kontakcie z człowiekiem, którego praca zainspirowała powstanie tego filmu. Specjalista od lwów, George Adamson, zajmował się osieroconymi lwiątkami takimi jak Elsa, przygotowując je do samodzielnego życia na wolności. Była to dość kontrowersyjna działalność, ponieważ niektórzy znawcy twierdzili, że zażyłość lwów z człowiekiem zawsze będzie ryzykowna. Jednak John i Ace uważali, że Adamson był największą szansą na wolność dla Christiana. Skontaktowali się z Adamsonem, a on stwierdził, że to niezwykłe wyzwanie. Zgodził się podjąć próbę, co podkreślał, przygotowania 5. pokolenia lwa wychowywanego w zoo. Elsa urodziła się w Afryce, więc znała jej zapachy. Christian nie znał. To było idealne rozwiązanie. Zrobiliśmy wszystko, by uniknąć morza bezpiecznego i dłuższego, ale życia w klatce. Nie wahaliśmy się ani chwili. Była jednak poważna przeszkoda. Musieli uzyskać zgodę rządu kenijskiego na przywiezienie Christiana. Negocjacje mogły być trudne i długie. Spotkaliśmy się z ogromną biurokracją i protestami w Kenii. Pytano, po co chcemy przywieźć jeszcze jednego drapieżnika do ich kraju, skoro i tak mają sporo lwów. Szybko rosnący Christian potrzebował przestrzeni do życia i to szybko. Virginia i Bill zaproponowali, by Lewek zamieszkał w ich wiejskiej posiadłości w Dorking, póki Kenijczycy nie podejmą decyzji. To było cudowne, kiedy tam przyjechaliśmy. Wyskoczył, ale nie pobiegł dalej, tylko szedł z nami, żebyśmy go poprowadzili i chronili. Przestraszył się nawet stracha na wróble. Cały czas nie odbiegał daleko, tylko wracał do nas, żeby się upewnić, że jesteśmy. Virginia i Bill wybudowali Christianowi ogromną, bezpieczną zagrodę. Dla niego było to najbardziej zbliżone do życia na wolności. Christian był bardzo szczęśliwy z przenosin na wieś. To było inne środowisko i podobało mu się, że ma tyle przestrzeni dla siebie. Ace i John zrezygnowali z pracy i przenieśli się do przyczepy obok zagrody Christiana. Wiedzieli, że mogą to być ostatnie tygodnie z nim spędzone i chcieli wykorzystać każdą chwilę. Kiedy byliśmy na wsi, nawet na moment nie przeszło nam przez myśl, by go tam zostawić samego. Byliśmy odpowiedzialni za niego i nie chcieliśmy, by się poczuł porzucony. To była czysta przyjemność mieć więcej czasu dla niego. Jeszcze bardziej się zbliżyliśmy i lepiej go poznaliśmy. Ciągle szukali czegoś, czym mogliby go zainteresować, żeby się nie zniechęcił i nie nudził. Któregoś dnia bardzo wcześnie rano zabraliśmy go na plażę, żeby pobiegał z balonami. Kiedy zanurzył łapę w morzu, bardzo mu się to nie podobało i się wycofał. Pamiętam, jak mąż biegał, machając balonami, ale Christian nie chciał się nimi bawić, tylko chciał biegać. Wykończył nas tym bieganiem, więc wszyscy padliśmy na piasek. Cztery tygodnie po przeprowadzce do Dorking wciąż nie było odpowiedzi od rządu kenijskiego. To oznaczyło, że 10-miesięczny Christian już stał się za duży nawet na ten teren.
Czasami wspinał się na siatkę, więc zabezpieczyliśmy ją tak, by nie mógł wyjść. Sytuacja się pogarszała, im Christian był większy. George Adamson, legendarny propagator ochrony przyrody, zaoferował mu miejsce w swoim rezerwacie w Kenii. Jednak Ace i John obawiali się, że rząd kenijski odmówi zgody na przyjazd Christiana. Bardzo się martwiliśmy, że to wszystko się nie uda. Spełnienie marzenia Ace'a i Johna o wypuszczeniu Christiana na wolność było pod wielkim znakiem zapytania. Ponieważ nie mieli planu awaryjnego, przyszłość Christiana była zagrożona. Wreszcie, po 3 miesiącach negocjacji, rząd kenijski wydał zgodę. Młody lew wyruszył do Afryki. Zawieźliśmy go na Heathrow i zaaplikowaliśmy łagodny środek uspokajający, polecony przez różnych weterynarzy i londyńskie zoo. Staliśmy i patrzyliśmy na niego. Postawili coś przed nim, tak że nie mógł nas widzieć. Potem wciągnięto go na górę i serca nam zamarły. To było przerażające, kiedy tak go wciągali. Baliśmy się, czy przetrwa tę podróż. Podróż z Londynu do Nairobi w 1970 roku była straszliwie długa. Dopiero po 15 godzinach Bill Travers, Ace i John mogli się znowu zobaczyć z Christianem. Z wielką ulgą zobaczyliśmy go znowu tam na miejscu. Christian dotarł bezpiecznie do Afryki, ale od George'a Adamsona zależało, czy lwu uda się przetrwać w afrykańskiej dziczy. George był drobniejszy niż sobie wyobrażaliśmy i całkiem elegancki w ubraniu safari. Ten niewątpliwy gentleman był szanowaną, ale kontrowersyjną figurą w Kenii. Przystosowywanie udomowionych lwów do powrotu w dzicz było uważane przez niektórych za niebezpieczne dla ludzi. George zabierał Christiana do rezerwatu przyrody Kora w odludnej części kraju. Tam miał nadzieję nauczyć go życia w stadzie na wolności. Kiedy jechaliśmy, Christian siedział z tyłu. Wiedziałem, że chce się załatwić, więc poprosiłem Adamsona o zatrzymanie się. George odpowiedział, że jeśli nam ucieknie, nigdy nie uda nam się go złapać. Byliśmy pewni, że nie ucieknie. Christian wysiadł, załatwił się, wtedy zawołałem, żeby wrócił i on wskoczył z powrotem do Land Rovera. Zrobiło to wrażenie na George'u. Stwierdził, że to niezwykłe, że Christian da sobie radę i żebym mówił mu po imieniu. Odwróciłem się do Christiana i powiedziałem mu, że wszystko będzie dobrze. Po przejechaniu ponad 200 kilometrów Ace, John i Christian dotarli do rezerwatu Kora, nowego domu Christiana w buszu. Dla Christiana to musiało być niezwykłe znaleźć się w tak całkowicie odmiennym środowisku. Był na innym kontynencie, ale wciąż żądał domowych wygód. Pierwsza noc w Afryce była kompromitująca. Ace spał na łóżku piętrowym, a ja na rozkładanym. Legowisko Christiana było tam. Oczywiście skończyło się na tym, że spał na łóżku z poduszką pod głową. Z łóżkami, poduszkami, Ace'em, Johnem i fotografem Derekiem Christian uważał, że Afryka to po prostu nowy dom. Wydawał się nieporuszony nowym środowiskiem. Obserwowałem reakcję Christiana na krokodyle i hipopotamy wysuwające głowy z wody. Nie okazywał żadnej agresji, po prostu uważał je za część krajobrazu. Spokojne podejście Ace'a, Johna i Christiana tylko maskowało rzeczywistość. Christian był londyńskim lwem w Afryce i jego wychowanie zagrażało jego życiu. To wielkie wyzwanie wypuścić takiego lwa na wolność. Nie wystarczy otworzyć klapę ciężarówki i pozwolić mu pobiec. Naraziłoby go to na spotkanie z dzikimi lwami i śmierć.
George Adamson planował przystosować do życia w dzikim stadzie Christiana i dwójkę innych lwów – Katanię, osieroconą małą lwicę, i Boya, dorosłego lwa, który urodził się w Afryce i tam został oswojony. Jednak najpierw musieli się poznać, co było nowym doświadczeniem dla Christiana. Uważał się za jedynego lwa na świecie, to też szokiem było dla niego spotkanie innego lwa, w dodatku trzy razy większego. Nie widział dorosłego lwa od czasu swego ojca, tu raptem ten wielki i agresywny lew. Dla Boya Christian stanowił zagrożenie, ponieważ w stadzie zawsze młodsze lwy próbują wywalczyć sobie przewodnictwo. Kiedy zobaczył Christiana, jego pierwsza reakcja była bardzo agresywna i zastraszająca. Atakował siatkę, żeby przerazić Christiana. I Christian się bał. My też. Boy ważył 200 kilo. Nacierał na siatkę, która była słaba jak w kurniku. Christian był przerażony. Schował się za naszymi nogami i pomrukiwał żałośnie. Nie mógł się ciągle chować za Johna i Ace'a. Jeżeli miał się przystosować do życia w stadzie, musiał się zmierzyć z Boyem poza ogrodzonym terenem, aby ustalili hierarchię. Pewnego dnia George zdecydował, że trzeba to rozstrzygnąć. Z Ace'em i Johnem zaprowadzili Christiana na skałę, na której siedział Boy. Boy podniósł się i wydawał się dwa razy większy. Grzywa mu się zakołysała, wyglądał bardzo groźnie. Był to moment decydujący o życiu lub śmierci. Czy Boy zaakceptuje Christiana? To było przerażające. Ten olbrzymi, dorosły lew zbiegł na dół i uderzył na Christiana. Myśleliśmy, że go zabije. Jednak odezwał się instynkt Christiana. Christian warknął, ale przewrócił się na grzbiet w pozycji poddania się. Nie uciekł. Wiedział najwyraźniej, że to należy do lwiego życia. Walka o przewodnictwo w stadzie jest normalnym zachowaniem lwa. Boy go nie zranił, tylko pokazał mu, gdzie jego miejsce. Boy ustalił swoją pozycję przywódcy. Został ojcem stada. Christian wiedział, gdzie jego miejsce i obaj stali się najbliższymi przyjaciółmi. George Adamson był zadowolony, że jego pierwsze stado w korze uformowało się. Kończyła się rola Ace'a i Johna. Zaczynało się wszystko układać i musieliśmy się usunąć. Trzeba było przekazać nasz kontakt z Christianem George'owi. Smutno było nam go opuszczać, ale wiedzieliśmy, że jest we właściwym miejscu, z właściwym człowiekiem i że ma szansę. Świadomość, że go tam przywieźliśmy i ma przed sobą przyszłość, sprawiała, że dobrze się poczuliśmy. Życie Ace'a i Johna koncentrowało się na Christianie przez przeszło rok. Teraz, po 4 tygodniach pobytu z nim w Kenii, nadszedł czas, by go zostawić jego nowej rodzinie, stadu. Szedł za nami, było nam smutno. Powrót do Londynu był dla nich bardzo trudny, ale Adamson przysyłał im regularnie wiadomości o postępach Christiana. Wciąż mam te listy. Pisał je na starej maszynie do pisania. Zawsze były to dobre wieści o Boyu i Christianie. Byliśmy informowani na bieżąco. Boy
Wieści z Kory mówiły, że po 2 miesiącach od ich wyjazdu Bo i Christian stali się nierozłączni.